Zawsze chciałeś spróbować, co się stanie, jak wstawisz niewłaściwy sprzęt do mikrofali? I bałeś się, że matka cię zjebie? Jestem tutaj dla ciebie! A witam wszystkich na kanale. Dzisiaj sobie wstawimy telefon komórkowy, pełne piwo i kondensatory do mikrofali, jak sami w ostatnim filmiku wybraliście. Będzie to tyrane 2 minuty. No i oczywiście tutaj pod tym filmem znowu dawajcie propozycje, co będę wstawiał do środka, więc mam nadzieję, że będą fajerwerki. Mikrofala ma moc 700 W. No i jedziemy z kondensatorami. A teraz jeszcze jakoś to kurczę. Aha. Teraz jak się to kurę załącza, bo zapomniałem, nie? Za ten czas. Tak, start. 2 minuty. Kondensatorki elektrolityczne. Nie będą wybuchy czy co? Nieźle, nieźle jadą. Kra, będzie smrodu chyba. Nie trzeba wietrzyć. O, jeszcze minuta. Mikrofali już się dymi. Pierwsze strzelanie. Dym idzie z mikrofali, uwaga. Ale zajebiście. Powiem wam, nie próbujcie tego w domu. A jeżeli już musicie, to u teściowej spróbujcie. Jak was w nerwę, wiecie co? Jeszcze 14 sekund. Porządne tyranie kondensatorów elektrolitycznych. I potem przyjdzie czas na komórkę. Ale smród. O ja pierdolę. Kurwa, ale dymu. Ale dymu. Kurwa, talerz się rozpierdolił. Taki pałek, że aż talerz jebnął. No trudno, będziemy jechali bez talerza. Szkoda kurczę, no. Tego talerza, ale... Ale co? No nie pęknęły. Kondensatorki tylko troszeczkę tam, wiecie co. Teraz czas na telefon komórkowy. O, telefonek wstawimy do środka. No szkoda, że nie ma tego talerza. Lepiej by się obracało. Tak. I jedziemy. Telefon komórkowy Nokia. A jeszcze się obraca, o. Już tam świeci display, kurny. Nie wiem, czy dobrze widać. A, może lepiej będzie widać. Z telefonem pół minuty nic się nie robi, a już się dymi. Jest dym. Dymi się, proszę państwa, o, już się pali, plastik już się pali, prawie po minucie, o kurwa, jest ogień, proszę państwa, o cholera,
Oj, oj, oj. Nie próbujcie tego w domu. Raczej ani u teściowej, bo kurwa, smrodu. Ja pierdolę. Zobaczcie, jaki kurde dym. Jeszcze 40 sekund. Fuj. Jeszcze 30 sekund. Co się tam w rogu pali? Chyba telefon. Pioruny walą. Jeszcze 14 sekund. To już chyba nic nie będzie. Smrodu z tego jest, że ja pierdolę. Jeszcze 6, 5, 4, 3 sekundy. No i fire. Pieczona komora. Ale zapierdala z tej mikrofali. Zaraz wam pokażę, jak wygląda pieczona komora. Fuj, to jest smród. Nokia upieczona w mikrofali. Proszę bardzo, jeszcze się... O, normalnie się to... O, jaki syf. Kurde, nowoczesny display wynalazłem. No pięknie, pięknie. Proszę Państwa, lepiej będzie widać chyba. Światło nie mam podłączone. No dobra, telefon skatowany. I teraz czas na pełne piwo. Tego piwa mi trochę będzie szkoda, no ale co, trudno. Widzowie chcieli, widzowie mają. Fuj. Tak. Wstawiamy 2 minuty i jedziemy z tym autem. Ciekawe, czy to piwo pierdyknie, czy nie. Szkoda, że ten talerz się rozpierdolił. Ale co? Będzie jebnięcie czy nie? Zatem nic się nie dzieje. Minuta prawie nic. Szkoda tego talerza, no. Minuta i nic. A chyba z tym piwem nic nie zrobić, chyba go wypiję, nie? Żeby nawet nie pierdyknęło to? Co jest? Dawaj. No, bo nic, nic nie będzie robiło. Chyba nic się z piwem nie stanie. No, piwo przetrwało. Ale nie przetrwało, jebnęło. Tylko, że... Oj. Piwo pierdyk. O, kurwa. O, jak psyczy, o. Gdzie te fontanny? Rozerwało nas na samym środku, kurwa. Dobra. No i teraz co? Wyniki dzisiejszego katowania. Ja się
chyba. Telefon skatowany, kondensatory, a i nawet talerze spierdoliło na połowę przy kondensatorach. Piwo tylko przedziurawiło jest tam ty. I jest tam po środku wylane. Czy muszę to sobie, wiecie co? No i co? Dawajcie propozycje, co jeszcze mam wstawić do tej mikrofali. Póki żyje, będziemy ją tyrali i będziemy tyrali te sprawy. No to jeżeli się podobało, łapa, sub. No i wiadomo, jestem tutaj dla ciebie, by wpierdalać do mikrofali, co tylko cię napadnie. Cześć!